Książę Janie, prałacie i proboszczu Katedry Lwowskiej, kochane siostry, panie konsulu Rafale, drodzy panowie konsulowie i przedstawiciele konsulatu, pani Dominiko, autorko dzisiejszej wystawy, którą po mszy świętej po różańcu będziemy oglądać, przeżywać, wspominać Jana Pawła II. Kochani bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Świadomie dzisiaj zaczynam to kazanie tymi słowami, dlatego że 40 lat temu, podobnie jak dziś, właśnie tam na Watykanie, na placu świętego Piotra, z ust Jana Pawła II, Karola Wojtyły, zabrzmiały te słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak się przywita ówczesny, świeżo wybrany papież z ludem Bożym. To było pierwsze przywitanie. Dlatego dzisiaj, dziękując Bogu za dar Jego życia, chciałbym, aby w takim krótkim rozważaniu, bo jeśli się pochylić nad Jego życiem, to musielibyśmy spędzić tutaj naprawdę wiele czasu, bo jest na czym się pochylić i jest co rozważać. I naprawdę w tym człowieku widać takie bardzo wyraźne i mocne działanie Boga. Możemy dzisiaj powiedzieć z całą świadomością, że święty Jan Paweł II był prorokiem naszych czasów. Był jak ten Mojżesz, który stał się narzędziem w ręku Boga, jak czytamy w Księdze Wyjścia, który wyprowadził naród wybrany. Tak samo i dzisiaj możemy powiedzieć o Janie Pawle, nawet w naszym kontekście. W naszym kontekście Polski, czy też byłego Związku Radzieckiego, w naszym kontekście Ukrainy. Ten człowiek stał się szczególnym narzędziem w swoim czasie w naszym Kościele. Pierwsze, co bardzo uderzające jest w jego posłudze, w jego pontyfikacie, że święty Jan Paweł II miał odwagę, odważnie wyrażać swoją wiarę w Jezusa w epoce milczącej apostazji. Tak jak i dzisiaj, tak samo i 40 lat temu. Człowiek żył, robił wrażenie, że jest syty, który żył tak, jakby Boga nie było, jakby Bóg nie istniał. Właśnie ten święty apostoł, prorok, święty Jan Paweł II, wyszedł do tego świata swoim świadectwem wiary, swoim świadectwem takiej żywej relacji z Bogiem, swoim świadectwem wszystkiego tego, co doświadczał sam na modlitwie, na czytaniu Słowa Bożego, na sprawowaniu sakramentów. Co sam doświadczył, tym się też dzieli. Drugie, co chciałbym podkreślić, szczególnie teraz, co też jest i bardzo widoczne w życiu i pontyfikacie świętego Jana Pawła II, że miał odwagę bronić rodziny. To właśnie on, w tym czasie, kiedy rodzina, małżeństwo były zagrożone ze wszystkich stron, to właśnie on wtedy podkreśla Księgę Życia, zwracając się do Księgi Rodzaju, swojej adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio. Właśnie wtedy on podkreśla to, co najbardziej było deptane, to, co najbardziej było niszczone. Wartość małżeństwa, rol w dzisiejszym społeczeństwie rodziny i jak bardzo mu zależało na tym, aby w naszym społeczeństwie, a szczególnie w naszym Kościele, jak mówi nam ta adhortacja w trzecim punkcie, mocne społeczeństwo i Kościół budował się na mocnej rodzinie, na małżeństwie. Bracia i siostry, jakże te słowa, ten testament świętego Jana Pawła II są i dzisiaj aktualne i dla Polski, i dla Ukrainy, szczególnie teraz. W naszym kraju bardzo mocno jest atakowana rodzina. Nawet sam system oświaty, który dzisiaj jest wprowadzany, jest już nastawiony przeciwko rodzinie. Cały system, który dzisiaj obecnie jest wprowadzany na Ukrainie, w ogóle nie bierze pod uwagę rodziny.
Dlatego te słowa i to świadectwo, które nam zostawił święty Jan Paweł II, dla nas szczególnie dzisiaj, w tym świecie, w którym żyjemy, mają ogromną wagę. Bóg dał nam świętego Jana Pawła II, abyśmy naprawdę z tej mądrości, która została objawiona w Jego osobie, abyśmy potrafili dzisiaj czerpać mądrość dla nas, abyśmy naprawdę przez Jego przykład, Jego nauczanie potrafili dzisiaj znaleźć dla siebie światło, jak powinniśmy żyć, co powinniśmy robić, jakie decyzje powinniśmy podejmować. Trzeci punkt, który bardzo mocno był podkreślany w pontyfikacie świętego Jana Pawła II, jest to, że święty Jan Paweł II bronił i miał odwagę bronić ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Właśnie encyklika Evangelium Vitae jest krzykiem w obronie życia. On naprawdę bronił życie. I swoim świadectwem, swoim życiem do końca, że pozostał na stolicy Piotrowej. Nawet wtedy, gdy nie mógł przemawiać. Nawet wtedy, gdy już zmożony chorobą był osłabiony, pokazał nam świadectwo swojej wierności. Wierności swojemu powołaniu i wartości życia ludzkiego aż do końca, do naturalnej śmierci. Myślę, że dzisiaj w tej epoce egoizmu, kiedy człowiek myśli tylko o sobie, o swojej wygodzie, ta walka o życie, walka o obronę życia poczętego, o obronę życia każdego człowieka, który jest bezbronny, którego dzisiaj społeczeństwo odrzuca, jest dla nas ogromnym światłem, abyśmy za przykładem świętego Jana Pawła II dzisiaj potrafili cenić życie, cenić każdego człowieka. Następnym punktem, który dla nas jest bardzo ważny, święty Jan Paweł II bronił pokoju. Miał odwagę mówić o pokoju. Właśnie upadek Związku Radzieckiego. Może tego już nie pamiętamy, może nie wracamy do tego, może bardziej wspominamy, że za czasów radzieckich mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem, tak jak ten naród wybrany, który tęsknił za Egiptem. Ale czy to nie było cudem, że wyszliśmy z tak wielkiego systemu, tak długiego systemu, jak Związek Radziecki, bez przelania krwi? Dzisiaj trwają walki o jakieś małe fragmenty państwa. A tutaj rozpadło się potężne mocarstwo i nikt nie zginął. Czyż nie jest w tym zasługa właśnie Mojżesza naszych czasów, świętego Jana Pawła II, jego przykład, jego troska, ale też jego działanie? Tak samo i w 1991 roku, i w 2003 roku próbował wszelkimi sposobami zapobiec wojnie w Zatoce Perskiej. Ówczesny świat nie słuchał go. Święty Jan Paweł II mówił wyraźnie: ja wiem, co to jest wojna. Sam przeżył wojnę. Ale muszę też wam powiedzieć, że wojna nie rozwiązuje żadnych konfliktów, problemów, ale przeciwnie, pomnaża je. Bracia i siostry, myślę, że szczególnie dzisiaj, kiedy nam brakuje tego pokoju, kiedy żyjemy w ciągłym napięciu, kiedy nie widzimy już nawet bezpiecznego miejsca na tym świecie, powinniśmy się modlić do Boga za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o ten dar pokoju, prawdziwego pokoju, którego świadkiem był on, święty Jan Paweł II. Piąty punkt jego życia. Święty Jan Paweł II właśnie w tych trudnych czasach kryzysów, powołań do kapłaństwa, do życia zakonnego, dawał niesamowite świadectwo swojej radości życia jako kapłana. Ja sam mogę zaświadczyć o tym, że tuż po święceniach, kiedy zostałem wysłany na wschód Ukrainy, kiedy przybyłem do miasta, w którym nie było ani parafian,
ani kościoła. Otrzymałem błogosławieństwo od ówczesnego ordynariusza świętej pamięci biskupa Stanisława Padeckiego i powiem szczerze, że po kilku miesiącach postarania się, zabiegania, szukania ludzi, załamałem się. Byłem wtedy 2 lata poświęcenia. Miałem 27 lat. I zastanawiałem się nad odejściem z kapłaństwa, dlatego że nie widziałem sensu swojego kapłaństwa. Ale właśnie przykład świętego Jana Pawła II był dla mnie niesamowity, dlatego że właśnie wtedy, w 2005 roku, kiedy umierał, patrząc na jego śmierć, na odejście, zrozumiałem sens mojego powołania, że nie, Pan Bóg nas nie powołał do tego, abyśmy zbierali ilości, aby nasze parafie były liczne, ale Pan Bóg nas powołał do tego, abyśmy żyli w świętości, abyśmy żyli w jedności z Nim. Dopiero od tego momentu, kiedy sam doświadczyłem za Jego wstawiennictwem, jeszcze wtedy żywego i umierającego, dopiero wtedy zrozumiałem, że w taki sposób też Pan Bóg chciał mnie nawrócić, abym zrozumiał sens mego życia, mego kapłaństwa, mego życia zakonnego. I zawdzięczam świętemu Janowi Pawłowi II właśnie to nowe zrozumienie mego powołania. Dzięki jego posłudze, jego radości głoszenia, jego relacji z ludźmi, jego podejścia do młodzieży, do każdego człowieka, którego potrafił zauważyć. Dzięki temu, że widziałem w nim rzeczywiście taką nadzieję i miłość obecności Boga. Dzięki temu zrozumiałem, jaki powinien być kapłan, jaki powinien być ten, który służy mu, który służy ludziom. Następny punkt, który chciałbym dotknąć, Jan Paweł II i jego relacja z Maryją. Jego pontyfikat, tak jak pamiętamy, był pod hasłem Totus Tuus, cały Twój. Jakże pięknie Maryja była obecna w jego życiu. Nawet w momencie zamachu 13 maja, właśnie w tym momencie, kiedy wspominamy objawienia Matki Bożej w Fatimie, też Pan Bóg pokazał, w jaki cudowny sposób go prowadzi, że ocalał w czasie tego zamachu, gdzie według wszystkich obliczeń nie miał żadnych szans na przeżycie. On jednak przeżył. Dlatego, że to Bóg go prowadził. To Bóg go prowadził przez stawnictwo Najświętszej Marii Panny. Dlatego też i w całym jego pontyfikacie, jego posłudze, jako Piotra naszych czasów, była obecna Maryja. To on właśnie w naszym kościele, bracia i siostry, w tym czasie posoborowym, kiedy zanikał kult Maryi, on właśnie przez przykład własnego życia, przez taką prawdziwą, takie prawdziwe nabożeństwo, takie zdrowe nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny, odrodził ten kult. Dzisiaj traktujemy to jak coś normalne, ale dzięki właśnie jego pontyfikatowi dzisiaj możemy mówić o tym, że przyszła taka wiosna do Kościoła, w której szczególne miejsce zajęła Maryja. I ostatni punkt, 7. Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, bracia i siostry, nawet przez swoją śmierć potrafił nawracać ludzi. Jest to coś niesamowitego, że człowiek, kiedy nie potrafi mówić, nie potrafi działać, kiedy wydawałoby się, że ma ograniczone działanie, kiedy jest już zupełnie oddany w ręce kogoś innego, tak naprawdę ewangelizował. Wielu ludzi nawróciło się w momencie jego śmierci. Wtedy, 2 kwietnia 2005 roku, bardzo wielu ludzi wróciło do kościoła, zaczęło się modlić, zaczęło czytać Pismo Święte. Bardzo wielu ludzi przypomniało sobie o istnieniu Pana Boga, o tym, że mają korzenia chrześcijańskie. Bardzo wielu ludzi, którzy zupełnie byli oddaleni od Boga przez tą śmierć, jeszcze raz zobaczyli, że ich życie ma sens tylko i wyłączności z Bogiem. Kiedyś słyszałem świadectwo jednego z panów
który był wysoko postawiony na wschodzie Ukrainy, on mi powiedział, że święty Jan Paweł II zmienił moje życie. Ja byłem człowiekiem niewierzącym i tak się uważałem, że dla mnie Pan Bóg to jest stworzony jakiś idol przez kościoły i ja w ogóle Pana Boga nigdy nie doświadczyłem i nie widziałem. Ale wtedy, w 2005 roku, kiedy właśnie były transmitowane na żywo to, co się działo na placu Świętego Piotra, przypadkowo, chociaż u Pana Boga nie ma przypadków, ten człowiek oglądał telewizję, siedział i patrzył. I następnego dnia przyszedł do kościoła z wielkim bukietem róż, aby podziękować Bogu za darowego życia. Bracia i siostry, myślę, że święty Jan Paweł II przez swoje odejście pokazał nam, jak powinniśmy się rodzić do życia wiecznego. Jak powinniśmy naprawdę żyć, aby odejść z tego świata i nawet nasze odejście zostawia w życiu każdego z nas, każdego z naszych bliźnich bardzo jasne znamie, bardzo jasny przekaz. Przekaz, który nas jeszcze bardziej zapala do życia, który daje życie. Kończąc to rozważanie w tym szczególnym dniu, dlatego, że dzisiaj jest 40 lat od jego wyboru. Ja się wtedy dopiero urodziłem. Ja zaledwie kilka miesięcy, jak Jan Paweł II został Ojcem Świętym, jak został ogłoszony papieżem. Całe moje życie jest wpisane w jego pontyfikat. Nawet sobie nie wyobrażałem, że może być inaczej, aż do jego śmierci. Wydawało mi się, że zawsze tak było. Ale dzisiaj w sposób szczególny chciałbym dziękować Bogu za dar Jego w naszym Kościele. Może sobie jeszcze tego nie uświadamiamy. Może nie do końca sobie cenimy każdą Jego naukę, katechezę. Może właśnie powinniśmy dzisiaj wracać do tych wszystkich kazań, które głosił w Polsce, tutaj na Ukrainie. Może właśnie te słowa, które tutaj we Lwowie zabrzmiały, Kościele Lwowskim Wybój na Głębie. Może właśnie dzisiaj one, na pewno dzisiaj one są bardzo aktualne. Dlatego prośmy dzisiaj Boga za wstawnicę świętego Jana Pawła, abyśmy tego dzieciństwa nie zniszczyli. Abyśmy te słowa, które Pan Bóg przekazał nam przez świętego Jana Pawła II, naprawdę wzięli do swoich serc i wprowadzili w życie. Święty Janie Pawle, módl się za Kościół, który tak bardzo kochałeś i nadal kochasz. Ty pchnąłeś śmiało go na drogę heroicznej wierności Jezusowi. Święty Janie Pawle, módl się za nas, abyśmy zgromadzeni wokół świętego Ojca Franciszka tworzyli jedno serce i jedną duszę, aby świat uwierzył w Jezusa dzięki naszemu świadectwu żywej wiary. Święty Janie Pawle, módl się o pokój dla świata całego i dla Ukrainy. Amen.